Dzień dobry Państwu. Nieplanowany film dzisiaj, spontaniczny i improwizowany. Nawet trochę bardziej niż normalnie, no bo często moje filmy są spontaniczne i improwizowane. Miło mi bardzo, że ten poprzedni film się dość dobrze obejrzał. To w tej chwili jest w, w okolicach 5000 odsłon, czyli pewnie może. 500 osób obejrzało nawet całość, to bardzo miłe. Sporo zostało też komentarzy dobrych, dobrych ocen, no dziękuję. Ja mówiłem też, że zastanawiam się nad zrobieniem czegoś takiego bardziej wielkopostnego, no tym razem jeszcze nie zrobiłem. Tak to już ze mną jest, to jest zresztą dosyć materia taka, niezależnie od tego, że to miały być takie mm, takie filmiki bardziej od takiej strony ludzkiej i świeckiej, a nie religijnej czy teologicznej, natomiast no, jeszcze chcę to naszykować porządnie, więc... Raczej, raczej dopiero na adwent się z tym zbiorę. To zresztą, kto mamy na przykład znajomych albo też na różnych forach, no to to jest przedłużenie takich, takich rzeczy, które pisałem już na tematy, na tematy powiedzmy, około religijne i duchowe. Ale dzisiejszy filmik będzie troszeczkę, troszeczkę w tym samym duchu, chociaż spontaniczny całkiem. i... Luźniejszy w formie, tak przynajmniej to widzę w tej chwili, i oparty o pewną rzecz, którą zacząłem kilka dni temu. Ponownie ją zacząłem dzisiaj i stwierdziłem, że muszę o tym powiedzieć. Zacznę jednak od cytatu z Chestertona, który myślę, że większość z Państwa kojarzy, a warto go pamiętać. Cytat ten brzmi: Zło, że ludzie przestali wierzyć w Boga, nie polega na tym, że nie wierzą już w nic, ale że są gotowi wierzyć we wszystko. Czyli będzie o czarach. Ja wychodzę z założenia, że jako chrześcijanin się raczej staram trzymać, trzymać z daleka od tego typu rzeczy. No, jak byłem młody i głupi, to tam się zdarzały jakieś, jakieś andrzejkowe zabawy, no ale to tyle. Takie rzeczy zresztą tkwiące mocno, mocno w jakimś folklorze i tradycjach wydają mi się mniejszym złem niż jakieś poważniejsze zupełnie zabawy, które dają. Bardzo fajne zawiązania akcji horrorów, natomiast może niekoniecznie właśnie powinny być w życiu codziennym praktykowane. No, też jako fan seriali, zwłaszcza koreańskich, zdaję sobie sprawę z tego, że są kultury, gdzie to wszystko jest dużo bardziej żywe niż niż u nas, no ale u nas ewidentnie ten wzrost popularności jakichś, nie wiem, wróżek, tarotów i tak dalej, no mo może może nas, może nas bawić zwłaszcza kiedy występuje w takim częstym na Twitterze zestawieniu, że z jednej strony ktoś pisze o, o zabobonach ciemności i tak dalej, a równocześnie pisze, że stawia, że stawia tarota gdyby ktoś chciał, no gdyby ktoś chciał to powodzenia oczywiście i tu właśnie przechodzę do tego co zacząłem, mianowicie Jakiś czas temu w mojej okolicy pojawiło się wielkie, takie na, na wielkość całego takiego okna wystawowego chyba. Ogłoszenie, że jest, że jest jasnowic starocista, który tam będzie wróżył, i tak dalej, jest podany numer telefonu. No. Ja już dawno wyszedłem z tego, z tego wieku i zaangażowania, że bym wchodził w jakieś interakcje w czasie rzeczywistym w w zawartość reklamową czy po prostu przekaz dostępny na ulicy wiecie o co mi chodzi w każdym razie ja po prostu sobie to zobaczyłem no i stwierdziłem dobra nie podoba, nie podoba mi się to ale co ja, co ja z tym mogę zrobić powiedzmy że jakieś ogłoszenie o targach w, w różach czy tego typu rzeczach no to wtedy można się zastanawiać czy takie ogłoszenie to trzeba w swoim, sumieniu, w swoim sumieniu trzeba rozważyć czy to zrywamy czy to zostawiamy co kto, co, jak to uważa, tak zrobi. No ale tutaj duża sprawa. No, był sobie ten, była sobie ta reklama tarocista wróżbita, czekał na klientów. No i idę sobie wczoraj, przedwczoraj tą ulicą patrzę. Chyba jeszcze komuś się to nie spodobało. Patrzę, zostało to wszystko zaklejone elegancko, jakoś taką folią, przyklejoną na taśmę, zasłonięte. I już, te, już tego nie widać. No i mija, mija czas, idę sobie dalej. Dzisiaj tamtędy przechodziłem, dalej, dalej jest zasłonięte. No i tak sobie myślę, że o znako, znakomito to jest nowy, który nawet nie wie, że mu, że, że mu reklamę wyłączyli, mówiąc, mówiąc, yy, mówiąc w przenośni. Tak więc z daleka. Się trzymać, to najlepszy dowód na to, że to wszystko, wszystko nie działa. Oczywiście czasami coś się komuś uda przewidzieć, ale to naprawdę nie trzeba być jasnowidzem. Wystarczy, wystarczy po prostu kojarzyć, kojarzyć fakty albo mieć trochę szczęścia. Natomiast odkrywanie pewnych rzeczy na zapas niekoniecznie nam w życiu pomaga. Czasami wręcz może nam zaszkodzić i to nawet jeżeli jest to informacja dobra, ta czy w sensie nie tyle dobra, co prawidłowa, no bo. W Czasami nie wszystkiego jesteśmy w stanie uniknąć, a możemy stać się niewolnikami obsesji uniknięcia czegoś. O tym też jest milion filmów. Ja te filmy bardzo lubię. Dziękuję Państwu. Będzie jeszcze wydanie, wydanie świąteczne. W tym tygodniu nie będzie rozmowy piątkowej. Mamy, mamy Wielki Piątek i inne rzeczy. W Wielki Piątek się robi, niekoniecznie rozmowy na, na YouTube'a. Takie przynajmniej mam plany. Ale przed świętami jeszcze coś na tym kanale się na pewno pojawi. Dziękuję za uwagę, dziękuję za nowe subskrypcje, dziękuję za stare subskrypcje, dziękuję za wsparcie, dziękuję za wpłaty. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. A kto z Państwa już sobie odpuszcza, odpuszcza YouTube'a, a tym bardziej święta i już tutaj nie zajrze, a zajrzał teraz, to ja życzę radosnych świąt, zmartwychwstania Pańskiego. Właśnie nie, niech to, co mówią nam te święta w wymiarze duchowym też stanie się jakąś nadzieją w życiu codziennym, w życiu społecznym również, bo właśnie święta pokazują nam, że zawsze, kiedy już się wydaje, że wszystko jest skończone i stracone, to jednak ta nadzieja gdzieś tam jest i do nas wraca. Wszystkiego dobrego.